Witajcie. Dzisiaj przepis na pyszną polędwiczkę w sosie grzybowym z grzybów shiitake. Ja wykorzystuję grzyby shiitake, ponieważ bardzo je lubię. Są niesamowicie smaczne, aromatyczne, ale można też, jeżeli wolicie, użyć innych grzybów. Do zrobienia tego dania będziemy potrzebowali jedną polędwiczkę wieprzową, grzyby, u mnie, tak jak wspomniałam, są to grzyby shiitake, około 100 ml jogurtu naturalnego, 2-3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, około 2 łyżek ziół posiekanych drobno. Ja posiekałam bazylię i tymianek. 1 średnia cebula, również drobno posiekana. Sól, pieprz, oliwa z oliwek. Zaczynamy od pokrojenia naszej polędwiczki w plastry i doprawienia jej. Moje plastry będą miały około 1 cm grubości. Teraz biorę pierwszy plasterek, delikatnie go solę, pieprzę. I rozgniatam palcami, wklepując jednocześnie przyprawy, ponieważ polędwiczka jest zbyt delikatnym mięsem, aby użyć do tego tłuczka. To samo robię z drugiej strony. I w ten sposób przygotowuję każdy plasterek mięsa. Gotowe małe kotleciki na razie odkładam na bok, a przygotuję teraz grzyby. Jeżeli będziecie przygotowywać sos z grzybów shiitake, pamiętajcie, że musimy odciąć ogonki, ponieważ są one twarde i ich jeść nie będziemy. Poza tym każdy grzyb kroję na paseczki. Na patelni rozgrzałam łyżkę oliwy z oliwek. Teraz wkładam moje kotleciki z polędwiczki i będę je bardzo krótko obsmażać z dwóch stron, dosłownie 2-3 minuty. I teraz na ten tłuszcz rzucam posiekaną cebulę, dodaję czosnek i po chwili mogę dodać moje grzyby. No i teraz podsmażam to wszystko i czekam, aż cebula i grzyby zmiękną. Gdy grzyby już ładnie zmiękły, a cebulka jest podduszona, mamy tutaj też sporo sosiku z grzybków, możemy dodać zioła, a następnie przekładamy nasze kotleciki. Zmniejszam ogień i teraz pozostawiam to wszystko, żeby ładnie się dusiło razem z mięsem. Już po paru chwilach możemy sprawdzić, czy nasze mięso jest mięciutkie.
polędwiczki nie potrzebują dużo czasu, żeby zmięknąć. Bardzo delikatne mięso. Jeżeli są już mięciutkie, wyłączamy gaz i musimy poczekać chwilkę, aż nasze mięso z sosem grzybowym przestygnie. Gdy nasza potrawa lekko przestygła, dodajemy do niej jogurt. Teraz delikatnie wszystko mieszamy. No i jeszcze musimy doprawić do smaku solą i pieprzem, natomiast pamiętajmy, że już doprawialiśmy nasze mięso, więc uważajmy, aby z tymi przyprawami nie przesadzić. A tak prezentują się już gotowe polędwiczki polane sosem grzybowym z grzybami shiitake. Jak pewnie widzicie, jogurt, który dodałam na końcu, jednak mi się nieco zważył. A trzeba więcej cierpliwości i troszkę dłużej poczekać, żeby nasza potrawa lekko przestygła. Ja się spieszyłam, żeby Wam pokazać efekt końcowy. No i niestety jogurt się zważył. Natomiast dodanie jogurtu zamiast śmietany jest świetnym sposobem na zredukowanie ilości kalorii znacząco. Dlatego mimo tego, że dzisiaj ten jogurt mi się tu zważył, polecam ten zamiennik. Moi drodzy, zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, abyście mogli na bieżąco śledzić moje przepisy. Smacznego!